Cześć, 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 witajcie. Dzisiaj na tapecie jest gierka Ghosts and Goblins firmy Capcom. Gra, która swego czasu była jedną z bardziej popularnych na automatach arcade. Sporo ludzi w to grało, powiem wam szczerze. Bardzo często była ona spotykana właśnie w różnych salonach gier. I dzisiaj właśnie ją mamy. Jak mi pójdzie, za chwilę się okaże. Na początek wrzucamy sobie 3 żetony. Ale coś mi to nie działa. A nie, zadziałało. Tylko z jakimś dziwnym opóźnieniem, nie wiem z czego wynikało. Działa na szczęście. Ładnie. Dobra. O! Ojej, chciałem się odwrócić i strzelić i za późno. Tu jest niestety ten problem, że jak nie przejdziemy, nie przejdziemy jakiegoś tam etapu, to zaczynamy od samego początku. Mamy 7 żyć z tego, co widzę. To i tak dużo, bo najczęściej są 3 albo, nie wiem, 5. A tu mamy 7, więc sporo. Zobaczcie, cały czas wychodzą. Ładnie. O, żaby mnie zamienili, patrzcie. Tego nie grali jeszcze. Dobra, ładnie. O, muszę na górę wyjść. Ojku. Niestety. Tu pokazano, mieliśmy na początku całą naszą wędrówkę. Dobra, idziemy w górę. Ojejku. W złym momencie wyszedłem. Ojej. Niedobrze. No ciężka gra. Niby wydaje się prosta taka platformóweczka, delikatna, ale niestety, jak widzicie, do najprostszych ona nie należy mimo wszystko. O, już zaliczyłem. Dobra, w górę. Ojejku, na drabinie mnie też pocelowała. Myślałem, że na drabinie to mnie nie sięgnie. No dobrze, lecimy dalej, lecimy, nie śpimy! Jak to niektórzy mawiają. Oj, trochę się wprawiłem już. Ojej. Dobra, ładnie. Ojej, za wcześnie wstałem. No niestety. Wykolegowaliśmy ją. Oj nie. Oj nie. Gra zakończona. No piękna muzyczka była na zakończenie. No continue. Weźmy sobie... A, czekajcie, nie mogę kontynuować? Jak nie mogę kontynuować?
coś jakoś ta gra w dziwny sposób się zachowuje tutaj u mnie, bo... A nie, już nic nie rozumiem. Jest kontynuacja, czy nie ma tej kontynuacji? Tak jakby ona się, wiecie, przycinała w pewnym momencie, takie wrażenie odnoszę. Bo tak samo nie mogłem na początku wrzucić jak gdyby monety tej wirtualnej, a teraz nie mogłem znowu kontynuować. Mimo iż teoretycznie taka możliwość powinna być. No. No być może coś tutaj zawodzi, bo to sami wiecie. Nie jest przecież fizyczna maszyna tylko emulator. A na emulatorze jedna rzecz może działać, a druga niekoniecznie. Zakładam oczywiście, że ROM jest no, prawidłowy, nie uszkodzony nigdzie z grą. A znowu to samo. A ja zapomniałem o tym. Gonią. No właśnie, z jednej strony jak gonią mnie i z drugiej gonią, to już nie mam szans. Tak naprawdę. No bo co mnie zrobił, będzie źle. No taka jest prawda. No. Tego się udawałem. No to czekam iść do przodu, jak cały czas tu mi się jakiś... cuda pojawiają. O, widzicie? Ta sytuacja? O. Rozwaliłem to coś, co strzelało we mnie, ale i ono mnie rozwaliło. No nie wyszło. Ładnie. Ładnie. Ojejku. No widzicie. Ale i tak chyba najdalej doszedłem. Oj. Delikatnie. Będzie wpis? Jest wpis. No kontynuuj. No i co? No i co mam zrobić, żeby kontynuować? Przecież nie mogę kontynuować. Huh. 3 kredyty dalej? Nic z tego nie rozumiem. 3 zostały wrzucone i 3 dalej mam.
No dziwna sprawa. No dobrze. To tyle w takim razie ode mnie. Mam nadzieję, że gra się podobała. Trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć!